Witajcie w kolejnym odcinku Gunfire TV. Wyposażenie taktyczne. Jakie być powinno? Na pewno powinno być wytrzymałe. Na pewno powinno być uniwersalne. Wygodne. I czwarty punkt, ten jest najważniejszy, powinno sprawić, że po prostu dobrze i bajerancko wyglądacie. I wszystkie te cztery punkty i dużo, dużo więcej znajdą się w ofercie produktów Primal Gear. I dzisiaj o tym będziemy właśnie rozmawiać. Zacznijmy od kwintesencji taktyczności, czyli kamizelek taktycznych. To model Modon. Jest on jedną z bardziej rozbudowanych kamizelek Primala. Wykonany jest z nowego materiału Aspen 500D. Bardzo lekki, a ekstremalnie wytrzymały. I cała nowa seria, jak i starsze produkty z nowej produkcji, wykonane są właśnie z tego materiału Aspen. Jednakże wszystko, co jest w Multicamie, to oryginalny Multicam w kordurze 500D. Ale wróćmy do kamizelki Modon. Z przodu, z tyłu i po bokach mamy taśmę PALS, co pozwala nam na montaż dodatkowych ładownic i akcesoriów. Z przodu, po bokach i z tyłu mamy też miejsce na płyty bądź wkłady miękkie, co sprawi, że jak to wszystko tak obładujemy, dodamy jeden do drugiego, to może okazać się, że kamizelka będzie dosyć ciężka. Pomoże nam w tym wewnętrzny, bardzo sztywny pas, który rozkłada masę bardziej na biodra, odciąży to mocno nasz kręgosłup i to na pewno ucieszy osoby takie jak ja, które jak mają jakieś ładownice, to muszą je czymś wypełnić i przez to zwykle przesadzają z wagą swojego oporządzenia. Dlatego następne, co pokażę, to coś dużo lżejszego niż ta kamizelka. To właśnie dla Was, którzy tak przeciążacie to wszystko. Zdejmijmy to. Ja należę do ludzi, którzy potrafią generalnie przeładować czy to plecak, czy kamizelkę, więc zawsze wolę coś delikatniejszego. I przed Wami ultra lekka, laserowo wycinana kamizelka Tyla. Dwa magazynki od Aera wchodzą bez problemu do kotowych kieszeni. Oczywiście można to zamontować, jakie tam sobie życzycie panele czy ładownice z przodu. Bardzo lekka, tak naprawdę nie czuć w ogóle, że ma się ją na sobie. Pomiędzy modelami ciężkich kamizelek oraz tych ultralekkich znajdziecie wiele różnych modeli. Niektóre gotowe, tak jak w tym wypadku, a niektóre pokryte palsami, które można skomponować wedle własnego uznania, używając również ogromnej ilości różnego rodzaju ładownic dostępnych w ofercie Primal Gear. Ale to nie tylko taki taktyczny sprzęt na strzelanki, co oferuje Primal Gear. Jest tutaj również sporo EDC i innych, ale to chyba warto byłoby wyjść ze studia, żeby Wam to zaprezentować i zrobię to właśnie teraz, mimo że jest naprawdę bardzo zimno, więc docencie jakimś lajkiem, subskrypcją, dzwonkiem albo komentarzem, że ja tam się zimna nie boję. No dobra, wychodzimy. Okej, obraz już się chyba nie trzęsie, a Wy wiecie, że pokrowiec na broń może służyć nie tylko do przenoszenia broni lub jej replik. Ja chciałem zaprezentować tą nerkę. Duża nerka taktyczna, jest możliwość odpięcia jednej z kieszonek, zamontowania czegoś innego. Jest tutaj naprawdę mnóstwo przestrzeni. Pamiętajcie tylko, żeby jej czasem nie przeładować, bo zdarzało mi się używać takiej mocno, mocno dociążonej, bo jest naprawdę możliwość korzystania tutaj z ogromnej przestrzeni. No dobra, na pewno nie muszę Wam objaśniać, do czego służy plecak. Z oczywistych względów. Ten nieduży, około 15 litrów. Po bokach są dodatkowe kieszenie z siatki, które można użyć do przenoszenia na przykład niedużej butelki. Mała kieszeń zapinana na zamek z rzepem z przodu na jakieś drobiazgi. Główna przestrzeń podzielona również ekstra kieszonkami. Wygodne szelki. To nie jest jakiś tam byle malutki plecaczek z cienkimi szelkami, które mogą po dłuższym czasie wyrzynać nam się w ramiona, więc można go nosić codziennie przez cały dzień, nawet wypełnionego czymś ciężkim, ale najbardziej bajerancka rzecz dotycząca tego plecaka to, że on się składa w coś takiego.
co można przymocować sobie do oporządzenia, nosić nawet za paskiem, bądź na przykład trzymać w samochodzie w schowku na rękawiczki, a w razie, gdy trzeba iść na zakupy, można po prostu rozłożyć go w plecak, a gdy niepotrzebny, złożyć do takiej właśnie małej paczuszki. Moim zdaniem jest to najbardziej interesujący produkt Primal Gear w tym roku, a jest końcówka 2021. Zobaczymy, co przyniesie 2022. Okej, jest jakieś minus 5000 stopni i raczej nie zobaczymy nikogo z butelką wody, ale w lecie to jest codzienność. Jest bardzo wygodny, bardzo sprytnie opracowany produkt. Składana ładownica na butelkę. Oczywiście ona nazywa się na butelkę, ale można używać jej do przenoszenia totalnie różnego rodzaju akcesoriów. Nawet małe magazynki tutaj wejdą, bądź kora czy małe gałązki, jeśli chcesz chodzić po lesie i rozpalić ognisko, oczywiście zawsze legalnie. I w tym momencie przypomniałem sobie, że ja codziennie używam czegoś z Primal Gear. Ta prosta ładownica, w której zwykle noszę telefon. Ja wiem, to takie dziadziusiowe, ale ja nie jestem młodzikiem. W tym momencie, jak i przy większości naszych produkcji, jest tutaj po prostu jest mikrofon, żeby nie wkładać go gdzieś do kieszeni, bo to jest po prostu niewygodne. Także moje EDC z Primal Geara od wielu lat. Wydawać by się mogło, że na tym stole jest sporo taktyki, ale tak naprawdę to jest malutki ułamek tego, co jest w ofercie Primal Gear. To są setki produktów w nowej odsłonie, jeśli chodzi o materiały, więc znajdziecie tam stare już produkty, ale jeszcze wytrzymalsze. Aspen 500D naprawdę daje radę. Świetnie zszyte, bardzo dobrze zaprojektowane. Tu wszystko się do siebie dodaje, jest to bardzo wygodne. Nie tylko kamizelka na niedzielną strzelankę, ale również plecak, czy ładownica, czy nerka, którą nosimy codziennie. To po prostu zrasta się z nami i nie czuć, żeby gdzieś coś było, czegoś było za dużo albo czegoś za mało. A jak jest za mało, to zawsze można dokręcić jeszcze, doczepić jakąś ładownicę. Jak na przykład taką chustę dla trupa. Bardzo przydatny gadżet, no to już bardziej na strzelance. Na miasto bym tego nie brał, ale cóż, każdy ma różne pomysły. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Gunfire TV. Pamiętaj o lajku, subskrypcji, o komentarzu i żeby strzelić w dzwonek.